Kawina, hasło zachowaj cześć umysł zachowujemy zawsze, ale z kampanią jesteśmy od 17 lat, a z dzisiejszą imprezą 15. Na pewno w czasie biegu umysł będzie przewietrzony, więc będzie trzeźwy. Mamy troszeczkę pecha w tym roku, bo zazwyczaj losujemy numer 13. W tym roku niestety po raz czwarty startuje reprezentacja Rady Miejskiej numer 26, ale dziś mamy Dzień Matki, numerek 26. Wszystkim mamom wszelkiej pomyślności, wszystkiego najlepszego z okazji tego święta. Biegniemy dziś, Rada Miejska biegnie dziś dla mam. Dzisiejszego dnia było zgłoszonych 16 sztafet honorowych. Nie wiem, co się wydarzyło teraz, bo w ostatniej chwili zgłosiły się kolejne sztafety, z czego organizatorzy bardzo się cieszą, że różne instytucje, społeczeństwa, grupy społeczne, zawody popierają hasło kampanii i tej imprezy. Są z nami. Jesteśmy dzisiaj w parku od godziny 12. Od 13 startowała duża grupa najmłodszych mieszkańców gminy Skawina, którzy od najmłodszych lat uczą się zdrowego stylu życia, wspierają wraz ze swoimi rodzinami więzi rodzinne. Po to, żeby chronić je w przyszłości przed różnymi zagrożeniami, jakimi są uzależnienia, problem alkoholu, narkomanii, czy problem przemocy i agresji. Myślę, że ta inicjatywa jest dobra. Zmierza do tego, żeby pokazać, że są inne możliwości, a nie tylko i wyłącznie na promilach. I myślę, że patrząc, jak wielu jest mieszkańców, jak wielu jest uczestników tych biegów i tej zabawy tutaj w mieście, jest to dobra inicjatywa. Po raz 15 dziękuję organizatorom. Fantastyczna zabawa. W tym roku udała się pogoda. Myślę, że właśnie o to chodzi. Pogoda dopisała, oczywiście dużo Skawinian przyszło, tak samo spędzić chwilę w parku. No i mam nadzieję, że ta impreza za rok również przyniesie taki sam pozytywny skutek. To nie tylko ta impreza, ale też ciągłe działania urzędu w ramach profilaktyki. Są efekty. Mam nadzieję, że są efekty. Mamy nadzieję również, że będą jeszcze większe efekty, zważywszy, że w tej chwili Rada Miejska pracuje nad uchwałami dedykowanymi właśnie w kwestii poprawy trzeźwości czy ograniczeniu sprzedaży alkoholu na terenie miasta gminy Skawina. I mamy nadzieję, że od września, gdy te uchwały będą przyjęte, ograniczymy możliwość zakupu alkoholu w godzinach nocnych i to również przyczyni się do ograniczenia spożycia i do poprawienia trzeźwości. Skawina dba, robi dużo imprez plenerowych w parku dla całych rodzin. No jest tylko korzystać, zwłaszcza przy takiej pogodzie. Bawiłem grubo się i w Ameryce, USA. Gdzieś pod palmami raj, mówili jedź, bo tam podobno życie. To był przepiękny czas, życie tańczyło w nas, pamiętasz miła. My, seniorzy, się nie damy, chociaż 60 plus już mamy. Kolejny raz w sztafecie. Oj, kolejny i to już naprawdę wiele razy, ja osobiście biegłem. Panowie reprezentujecie? Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwo Miast. Ja oczywiście biorę pierwszy raz udział w tej sztafecie, bo ja byłem w konkurencjach sportowych jakiś też udział. Dwa lata temu dostaliśmy puchar, medal za najbardziej waleczną grupę sztafety. No i myślę, że dzisiaj no, marzyłoby się, żebyśmy sukces powtórzyły. Mam nadzieję, że przy dopingu naszych koleżanek i kolegów to się stanie. Szans nie mamy żadnych sportowych, ale natomiast my, co jest bardzo ważne, chyba będziemy najstarszą drużyną ze wszystkich. Policzyliśmy już nawet, ile w sumie mamy lat. I co wyszło? Wyszło bardzo dużo, bo to wyszło 268 lat. Jesteśmy pełne zapału, optymizmu. Cieszymy się, że taka grupa wiekowa jak i my, bo policzyć la, 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 to gdzieś tak około
czy 100 lat to tu jest w tej sztafecie. Mamy nadzieję, że będziemy na podium jak w zeszłym roku. Proszę Państwa, mam przyjemność. Więc trzymać kciuki tylko.